Bardzo często jest tak, że kiedy dochodzi do wszczęcia postępowania karnego, zwłaszcza w sprawach budzących społeczne zainteresowanie, które są relacjonowane w mediach, od razu pojawiają się pytania czy komentarze dotyczące zastosowania tymczasowego aresztowania wobec osoby podejrzanej o popełnienie tego przestępstwa. Wobec tego pytanie jest podstawowe takie, czemu to tymczasowe aresztowanie ma służyć? A warto sobie tą kwestię uzmysłowić również z tego powodu, że od kilku lat ewidentnie obserwujemy wzrost liczby osób aresztowanych. Statystyki mówią, że na datę 31 grudnia 2015 roku było nieco ponad 4000 aresztowanych osadzonych w aresztach śledczych, podczas gdy 4 lata później, czyli na koniec grudnia 2019 roku, było tych osób dwukrotnie więcej, ponad 8,5 tysiąca. Widzimy również w praktyce sądowej, jak i w danych statystycznych, że rośnie ilość wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, które składają prokuratorzy w toku postępowania przygotowawczego. Kwestia tego, jakie są przyczyny tej ilości wzrostu tymczasowego aresztowania, myślę, że słuchacze mogą sobie też na to pytanie sami dużo odpowiedzieć. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o tym, czemu tymczasowe aresztowanie służy. I wbrew pozorom trzeba pamiętać o tym, że tymczasowe aresztowanie nie jest odbywaniem kary. Ono nie służy temu, żeby osoba, która jest tymczasowo aresztowana, już odbywała karę, żeby już wobec niej ta kara była stosowana. W istocie tymczasowe aresztowanie służy przede wszystkim celom procesowym. Musimy pamiętać o tym, że stosowane jest wobec osoby, wobec której cały czas obowiązuje domniemanie niewinności. W związku z powyższym ten cel procesowy oznacza, że ma na celu tymczasowe aresztowanie przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Czemu jest najprościej? Uchronić przed tym, że osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa ukryje się, ucieknie, czy też będzie ingerować w materiał dowodowy, nakłaniać świadków do fałszywych zeznań, grozić na przykład osobom, które mogłyby składać zeznania, czy też będzie niszczyć dowody, ukrywać te dowody, przerabiać je. Więc to wszystko, co utrudniłoby przeprowadzenie postępowania karnego i osądzenie tego potencjalnego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Przecież nie wiemy do końca, czy osoba, wobec której to tymczasowe aresztowanie jest stosowane, czy rzeczywiście tym sprawcą przestępstwa jest. Mamy dopiero to ustalić. Wobec tego w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zwłaszcza tymi najwcześniejszymi etapami postępowania przygotowawczego, często sądy, prokuratura działa w sytuacji dosyć dużego deficytu informacji. To znaczy nie mamy jeszcze wszystkich dowodów zgromadzonych, nie mamy jeszcze pełnego oglądu sprawy. W związku z powyższym to wymaga dosyć ostrożnego podejścia, bo przecież możliwe jest, że aresztowana będzie osoba, która w rzeczywistości tym sprawcą przestępstwa nie jest. A trzeba pamiętać o tym, że są dosyć jasne też konsekwencje. Gdyby okazało się, że rzeczywiście w areszcie tymczasowym czas spędziła osoba niewinna, to pociąga za sobą odpowiedzialność Skarbu Państwa. Każdy z nas składa się swoimi podatkami na odszkodowania, które Skarb Państwa będzie wypłacał. W 2018 roku na rzecz ponad 200 osób, które uzyskały odszkodowanie od Skarbu Państwa, zasądzono łącznie ponad 15 milionów złotych. Poza tym oczywiście istotne jest to, że tymczasowe aresztowanie, skoro ingeruje w wolność jednostki, to też musi być stosowane rozważnie i proporcjonalnie. Trudno sobie wyobrazić, żeby w sprawie stosunkowo drobnej istniała podstawa do tymczasowego aresztowania, skoro na przykład wobec osoby, wobec tego sprawcy nie będzie orzeczona kara pozbawienia wolności, albo będzie to jakaś drobna, krótka kara pozbawienia wolności. Trudno jest w tym momencie stosować to tymczasowe aresztowanie. W związku z powyższym, tymczasowe aresztowanie wymaga przede wszystkim rozsądnego, racjonalnego podejścia, dosyć rozważnego, po to, żeby z jednej strony zabezpieczyć tok postępowania, po to, żeby właśnie uniemożliwić ingerencję w ten materiał dowodowy, ucieczkę czy ukrycie się, a z drugiej strony, żeby też nie doprowadziło to do tego, że ktoś zostanie pozbawiony wolności nadmiernie, albo też, że zostanie pozbawiona wolności osoba niewinna. Musimy wyważyć dwa sprzeczne interesy. Z jednej strony właśnie dobro wymiaru sprawiedliwości, czy ten cel w postaci pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, a z drugiej strony indywidualną wolność jednostki.